Ja myślę, że to, co jest ważne w tym wszystkim, co mówimy, mówi się ostatnio o medycynie personalizowanej. To jest coraz modniejsze słowo. Mówi się o tym w aspekcie leczenia chociażby onkologicznego, gdzie szukamy indywidualnych cech danego pacjenta w sensie genetycznym, w sensie jego specyfiki, po to, aby uzyskać no, najlepsze efekty leczenia, żeby unikać działań ubocznych, skutków ubocznych terapii. Ja myślę, że to, co robimy w zakresie leczenia obniżonej płodności, niepłodności, jest właśnie taką medycyną personalizowaną. Nie robimy tego może na poziomie genetycznym, ale na pewno robimy to na poziomie hormonalnym i widzimy, że nie ma dwóch takich samych kobiet, a bardzo często jest tak, że u jednej kobiety nie ma w ciągu roku dwóch takich samych cyklów. Musimy jakby się dostosować i to ma być taka terapia szyta na miarę. Konkretnie dla konkretnej kobiety w konkretnym czasie, w czasie tych konkretnych cyklów. Mamy też świadomość tego, że są sytuacje, kiedy nie jest możliwe leczenie. I są to te defekty genetycznie uwarunkowane, niektóre wady wrodzone, które uniemożliwiają dla danej pary małżeńskiej zrodzenie potomstwa w sposób naturalny, lub też kiedy no, faktycznie jest całkowita azoospermia, nie podejmujemy się leczenia. Jeśli chodzi o przyczyny, widzieliście Państwo tutaj żonglowanie różnymi slajdami, różnymi statystykami i co do występowania niepłodności, i co do przyczyn niepłodności, jak to wygląda. Według Światowej Organizacji Zdrowia oni dzielą to w taki prosty sposób, że mniej więcej w 35% przypadków to będzie przyczyny po stronie kobiety, 35% po stronie mężczyzny, 20% wspólnych, no i około 10% nieznanych. Oczywiście, jeżeli jest postawione rozpoznanie niepłodności idiopatycznej o nieznanej przyczynie, jest to po prostu porażka diagnostyczna. Jeżeli wchodzimy w dokładniejszą diagnostykę, i wiele razy profesor Hitchers też to wykazuje, że zmniejsza się odsetek takich rozpoznań do 5%. I jeżeli później wchodzimy w przyczynowe leczenie, czy to chirurgiczne, czy zachowawcze, czy hormonalne, jakby jest możliwość skutecznego leczenia. Natomiast przy takim rozpoznaniu niepłodności idiopatycznej, wielokrotnie zalecenia sekcji płodności i niepłodności, czy towarzystw zajmujących się medycyną rozrodu są takie, że przy niepłodności idiopatycznej inseminacja in vitro jako leczenie. Oczywiście jest to błąd semantyczny, bo to nie jest leczenie, to jest tylko pewien bypass, pewne obejście problemu, natomiast niczego się tym sposobem nie leczy. Jakie mogą być przyczyny niepłodności męskiej? To, co mówiliśmy o wieku, to bardziej się wyraża na pewno w przypadku kobiety. I tak patrząc na audytorium, tutaj większość z Państwa pewnie jeszcze problemu z płodnością żadnego nie miało, również ze względu na Wasz wiek. Ale też jest ważne, żebyście Państwo mieli świadomość, że im później odkładamy te decyzje o prokreacji w naszej rodzinie, tym większa szansa na to, że problemy w zakresie płodności wystąpią, jest. Ktoś to kiedyś policzył i to i z punktu widzenia płodności, i z punktu widzenia chociażby ryzyka chorób nowotworowych, szczególnie tych chorób estrogenozależnych, nowotworów estrogenozależnych, że najlepszym wiekiem dla kobiety, aby urodzić pierwsze dziecko, jest przed 24 rokiem życia. Oczywiście, tak widzę, że Państwo mniej więcej po sobie patrzycie wzajemnie, ale to jest statystyka i to jest pewne wyliczenia. Oczywiście każda sytuacja jest indywidualna, zawsze mamy rozeznawać konkretnie swoje życie. Natomiast tak mówią statystyki. Przyczynami
Oczywiście mogą być choroby infekcyjne. Dla mężczyzn świnka, szczególnie świnka z powikłaniami, kiedy powikłaniem świnki może być zapalenie jąder, co może mieć później konsekwencje dla spermatogenezy. Gruźlica, szczególnie gruźlica tutaj narządu płciowego i oczywisty sposób choroby przenoszone drogą płciową. Tu zależy od oczywiście populacji, bo nie zawsze jest tak, że musimy każdego traktować jako, że ktoś powiedział, że samo to, że ktoś jest aktywny seksualnie, to już stawia go w grupie ryzyka wystąpienia AIDS. Nie, tak nie jest. Jeżeli ktoś swoją seksualność realizuje w sposób odpowiedzialny i normalny, taki, który warunkiem jest czystość przedmałżeńska i wierność małżeńska, wtedy nie ma problemu chorób przenoszonych drogą płciową. Choroby układowe, czyli te choroby przewlekłe, które mają oczywisty wpływ również na płodność męską, tak jak cukrzyca, anemia, zaburzenia odżywiania, choroby nerek, układu moczowego, choroby urologiczne, choroby wątroby, ale kwestia alkoholizmu czy uzależnienia od nikotyny. Przebyte operacje, szczególnie o charakterze operacji w zakresie tutaj miednicy mniejszej czy przepukliny, mogą mieć, czy operacje niestąpionych jąder u dzieci. Może to mieć późniejsze konsekwencje dla płodności lub też niewykonanie takich operacji, dlatego że jest ważnym czynnikiem, aby kiedy rozpoznaje się niestąpione jądra u chłopca, żeby to było jak najwcześniej wykonane ze względu na uszkodzenie nabłonka plemnikotwórczego, jeżeli jądro znajduje się w jamie brzusznej zamiast znajdować się w mosznie. Zatrucia środowiskowe. Mówi się o tym coraz częściej, bo przy tej dysproporcji, o której mówił profesor Cebrat i pan profesor Gabryś, że mamy jedną komórkę jajową i potem cała populacja Unii Europejskiej, 500 milionów w jednym ejakulacie plemników. Okazuje się, że ta taka hojna płodność męska jest właśnie bardzo wrażliwa na czynniki środowiskowe. Zatrucie środowiska ołowiem, barwnikami, tworzywami sztucznymi. Mówi się o estrogenach i ksenoestrogenach. Ksenoestrogeny są to substancje, które działają biologicznie, mimo że nie mają takiej typowej budowy estrogenów, działają biologicznie w sposób podobny do estrogenów, a estrogeny, było nawet takie badanie zrobione przez ekologów w Anglii, gdzie ze względu na zanieczyszczenie środowiska ściekami kanalizacyjnymi, stężenie estrogenów w wodach rzeki Tamizy było większe niż dopuszczały to normy. I okazało się, że w różnicowaniu płciowym ryb dochodziło do sytuacji, kiedy osobniki męskie były coraz rzadsze, że faktycznie było uszkodzenie na poziomie tutaj różnicowania płciowego ze względu na zbyt wysokie stężenie estrogenów. Mówi się o tym, że nawet znajdujące się w ściekach kanalizacyjnych, jakby wydalane z moczem metabolity preparatów antykoncepcyjnych mogą mieć tutaj jakieś znaczenie. Leki przeciwnowotworowe. Jest wielu pacjentów, którzy przeszli jakieś leczenie nowotworowe i może mieć to oczywisty sposób uszkadzające działanie na gametogenezę, na narząd płciowy. Takie leki jak cymetydyna, spironolakton, oczywiście duże dawki androgenów i kortykosteroidów. Ciągle zdarzają się tacy panowie, którym bardzo zależy na masie mięśniowej i z tego względu biorą różne substancje, z których zdają sobie na końcu sprawę, że one są niebezpieczne dla ich płodności, ale zdarzają się i tacy pacjenci. Również sprawy takie typu lifestyle, czyli sposób ubierania i praca, wtedy kiedy to prowadzi do przegrzewania jąder, ma to znaczenie, dlatego że właśnie dlatego jądra są umieszczone w mosznie na zewnątrz jamy brzusznej, aby temperatura była tam około 1 stopnia, 1,5 stopnia poniżej temperatury w jamie brzusznej, bo to są optymalne warunki dla spermatogenezy. Także
jednak widzimy, że szczególnie w tym cywilizowanym zachodnim świecie niepłodność męska staje się coraz poważniejszym problemem. Najbardziej widać to po normach w badaniu nasienia. Jeszcze w latach 50. za normospermię, czyli za prawidłowy obraz nasienia, uznawano takie nasienie, w którym w jednym mililitrze znajdowało się 60 milionów plemników. Już w czwartej edycji tego podręcznika do badania nasienia proponowanego przez Światową Organizację Zdrowia mowa była o 20 milionach plemników w jednym mililitrze. Natomiast najnowsza edycja, piąta edycja z 2010 roku, mówi o takich warunkach granicznych. To badanie zostało zrobione w ten sposób, że wzięto sporą populację mężczyzn płodnych, czyli takich, którzy mają dzieci, i zbadano ich nasienie u płodnych mężczyzn. I okazało się, że pośród tych płodnych mężczyzn byli również tacy, u których znajdowało się tylko 15 milionów plemników w mililitrze, gdzie ruchliwość całkowita typu A plus B plus C była około 40%, natomiast morfologia nasienia według kryteriów Krugera, takich ścisłych kryteriów, wystarczy 4%, to jest bardzo mało. Te kryteria sprzed 11 lat wcześniej, one mówiły o 30% morfologii, ta ruchliwość w zakresie A miała być powyżej 40%. Także jest pytanie, jak słabe mogą być te wyniki nasienia, aby była szansa na poczęcie? Bo mówi się w ten sposób, jakby te kryteria z sekcji płodności, niepłodności mówią w ten sposób, że jeżeli mamy wartości, jeśli chodzi o liczbę plemników, poniżej 15 milionów, to jest wskazanie zawsze do inseminacji. Jeżeli poniżej 1 miliona, jest to wskazanie zawsze do IVF. Jaka jest specyfika postępowania? Ja nie jestem andrologiem, właściwie nie ma w Polsce jeszcze zarejestrowanej takiej specjalności. Jest tylko 3 osoby w Polsce, które mają europejską specjalizację w zakresie andrologii. Nie jestem również urologiem, ale prowadzimy pacjentów we współpracy z urologiem. Jaka jest specyfika tego, co my robimy w naszej przychodni? Pierwsza rzecz to proponujemy małżeństwu badanie nasienia nie poprzez masturbację, tylko poprzez badanie nasienia po akcie małżeńskim. Są tutaj oczywisty sposób wskazania etyczno-moralne, bo jest wielu pacjentów, którzy nie akceptują propozycji dokonania masturbacji po to, aby otrzymać materiał do badania. I wbrew pozorom, to nie Kościół katolicki był tym, który pierwszy się temu sprzeciwił, tylko to ortodoksyjni Żydzi byli przeciwni temu sposobowi podawania, pobrania nasienia do badań laboratoryjnych. W każdym bądź razie ten Male Factor Pack albo Seminal Collection Device, jakie widzicie Państwo na tym zdjęciu, to był właściwie pomysł wcale nie z kręgów katolickich, tylko specjalista od niepłodności, również właściciel kliniki in vitro, już kilkanaście lat temu zaobserwował, że jakość nasienia pobranego poprzez taką prezerwatywę nielateksową, która nie niszczy plemników, jest znacznie lepsza niż wtedy, kiedy to nasienie jest pobrane przez masturbację. I pokazał to w opublikowanych pracach, gdzie porównywał po prostu wyniki tych badań u tych samych mężczyzn, zależnie od drogi pobrania tego nasienia. I z tego, co wiem, to profesor Zawos, on wykorzystuje ten sposób pobrania nasienia również do inseminacji czy do procedur IVF ze względu na lepszą jakość próbki, nie ze względów etyczno-moralnych. Natomiast mówimy o tym i też jakby dyskutując cały problem z teologami moralnymi, mówimy o tym, że aby zachować tą otwartość na życie również tego aktu małżeńskiego, który jest aktem, który ma służyć między innymi pobraniu nasienia do badania,
jest możliwość perforacji tej prezerwatywy, czyli zrobienia jakichś otworów przy pomocy igły i jest wtedy możliwość zdeponowania przynajmniej części tego nasienia, przejścia plemników przez tą barierę również do sklepienia pochwy, jakby zachowania również tego płodnego charakteru tego aktu małżeńskiego, że on nie jest ubezpłodniony poprzez zastosowanie tego urządzenia. Druga rzecz. Profesor Hilger w swoim podręczniku, tam gdzie, gdzie mówi o niepłodności męskiej, aczkolwiek jest to dosyć w porównaniu z innymi rozdziałami, jest to rozdział krótki, mówi o tak zwanym effective sperm count, czyli o ilości efektywnych plemników. Czyli bierzemy pod uwagę nie tylko bezwzględną ilość, ale ilość plemników o prawidłowej morfologii i o prawidłowej ruchliwości, co oczywiście nam na przykład z tych 15 milionów, czy z 1 miliona, czy z 3 milionów obniża tą jakość. Natomiast tą ilość plemników efektywnych, zdolnych do zapłodnienia, bo tylko te, które się właściwie ruszają i które mają prawidłową morfologię, no rozpoznajemy jako te zdolne do zapłodnienia. To, co mówił pan profesor Cebrat o tej selekcji prekoncepcyjnej, gamet, nie, też jaka ilość jest potrzebna do tego. No pokazuje to jakby ogromne bogactwo fizjologii, natury i tego projektu inteligentnego, który pokazuje, jak ta nasza płodność jest przewidziana w sposób cudowny zupełnie. W każdym bądź razie okazuje się, że nawet w sytuacji, kiedy ten elective sperm count jest bardzo niski, kiedy mamy praktycznie w nasieniu 70-30 tysięcy plemników zdolnych do poczęcia, jest możliwe poczęcie w jednej sytuacji, jeżeli mamy optymalny cykl u kobiety. Także na pewno elementem leczenia niepłodności męskiej jest zawsze bardzo dokładna diagnostyka u kobiety, optymalizacja cyklu kobiety i wtedy jest możliwość uzyskania sukcesu w postaci poczęcia i urodzenia dziecka. W każdym bądź razie, w jaką diagnostykę wchodzimy w sytuacji, kiedy pacjent przychodzi z rozpoznaniem problemu czynnika męskiego, czy też w badaniu, które wykonujemy, okazuje się, że badania nasienia są nieprawidłowe. Pierwsza rzecz to jest to badanie nasienia po akcie małżeńskim, a nie poprzez masturbację. Druga rzecz to jest zwrócenie uwagi na ilość leukocytów w nasieniu. Nie w każdym badaniu nasienia jest to oznaczone. Jeżeli widzimy, że ta ilość leukocytów jest nieprawidłowa, zwiększona, ale właściwie też w każdym badaniu nasienia ja uważam, że jest wskazane wykonanie posiewu nasienia. To nie musi być w warunkach czysto sterylnych. Chodzi o to, czy po prostu w tej hodowli otrzymujemy bakterie saprofityczne, czy otrzymujemy bakterie chorobotwórcze i czy należy wykonać antybiogram i później według tego antybiogramu po prostu leczyć. Dalej wykonujemy podstawowe badania laboratoryjne typu morfologia krwi, analiza moczu, poziom PSA, czy inne badania laboratoryjne według wskazań dotyczące czynności wątroby, czy czynności nerek, czy cokolwiek innego. Oraz specyficznie badania laboratoryjne hormonalne, jeśli chodzi o poziom gonadotropin, FSH, LH, jeśli chodzi o poziom prolaktyny, rzadko, ale również u mężczyzn zdarza się hiperprolaktynemia, która może mieć znaczenie dla spermatogenezy. Oczywiście poziom testosteronu, który jest istotny, ale także badania dotyczące funkcji tarczycy, czyli ITSH i przeciwciała przeciwtarczycowe, czy poziom FT3 czy FT4. Zawsze zalecamy konsultację urologiczną w sytuacji, kiedy mamy nieprawidłowe badanie nasienia, badanie urologiczne i badania obrazowe. Czy to będzie badanie ultrasonograficzne, czy też w sytuacji, kiedy jest jakieś podejrzenie niedrożności nasieniowodów, czy tego bloku, że azoospermia może być spowodowana tym, że plemniki produkowane w jądrze po prostu nie dostają się do ejakulatu. Może być to również badanie z kontrastem na sprawdzenie drożności dróg wyprowadzających nasienie. I jakie stosujemy leczenie w niepłodności męskiej? Bo tu jest jakby pierwszy punkt. Bardzo wielu pacjentów, którzy do mnie trafiają, jest właśnie na tej zasadzie.
ktoś stwierdził, że jest obniżona wartość nasienia w pierwszym badaniu i to od razu jest kwalifikacja do inseminacji, do in vitro. I nikt nawet nie próbuje, wielokrotnie, nawet nie próbuje podjąć leczenia zachowawczego, jakiegokolwiek leczenia. Po prostu jest już koniec. Jest złe nasienie, należy zrobić in vitro. Natomiast można leczyć zachowawczo, można leczyć hormonalnie, można leczyć również chirurgicznie. Tutaj zdania są podzielone i wielu pracach znajdujemy jakby dowody na to, że wykonywanie czy niewykonywanie zabiegów w żylakach powrózka naziennego nie ma znaczenia. Natomiast mamy konkretne pary małżeńskie, gdzie widzimy znaczną poprawę wyników badania nasienia po usunięciu żylaków powrózka nasiennego i mamy potem poczęcia i urodzone dzieci właśnie dzięki temu leczeniu chirurgicznemu. Z tym, że to oczywiście zostawiamy domenie urologów, którzy z nami współpracują. Natomiast większość lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności proponuje nie leczenie, tylko inseminację, również inseminację nasieniem dawcy, później in vitro, ICSI, co oczywiście dla mnie jest tutaj błędem semantycznym. Nie należy tego nazywać leczeniem. Ogólne zalecenia, jeśli chodzi o obniżoną płodność męską. Na pewno ważna jest kwestia palenia papierosów i to ważniejsza niż jakie, myślę, inne uzależnienia. Nadmiar alkoholu, tak, ale nie jest tutaj na pewno wskazana jakaś abstynencja totalna. Kofeina, napoje energetyzujące na pewno mają znaczenie negatywne dla płodności męskiej i dla płodności kobiecej. Otyłość zmniejsza i płodność męską, i płodność kobiecą. Wskazane jest to przyjmowanie kwasu foliowego już na 12 tygodni przed poczęciem i nie tylko dla żony, ale również jeśli chodzi o ruchliwość plemników, suplementacja kwasem foliowym ma pozytywne znaczenie. Natomiast już konkretne leczenie w niepłodności męskiej. Jeżeli chodzi o leczenie zachowawcze, bardzo często potrzebny jest antybiotyk. Jeżeli antybiotyk, to również jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zużywa się w Polsce bardzo dużo antybiotyków. Ja myślę, że za dużo, zdecydowanie więcej niż w innych krajach, ale bardzo często te antybiotyki używamy źle. Wielu z nas zaczyna przyjmować antybiotyk, przyjmie 3 dni, poprawiło się, minęła gorączka, koniec. Natomiast jeżeli ten antybiotyk ma działać skutecznie, to często potrzebna jest i duża dawka, i odpowiedni czas leczenia. Dlatego ja, jeżeli podaję antybiotyki w przypadku niepłodności męskiej, podaję przynajmniej przez 20 dni. Niesterydowe leki przeciwzapalne typu diklofenak, cinoxikam. Jest kilka prac o tej substancji w Polsce na razie niedostępna, gdzie też wykazują włoscy androlodzy, że jest bardzo skuteczne również w niepłodności męskiej idiopatycznej. L-karnityna. Antyoksydanty, różne antyoksydanty, koenzym Q10, ale również kwas alfa-liponowy, również pyknogenol. Właściwie wszystkie z nich na różnych etapach stosowaliśmy. Cynk i selen jako mikroelementy i również suplementacja witaminami, witaminy C i witaminy z grupy witamin B. Leczenie hormonalne. Tak jak są wskazania również zarejestrowane do leczenia, cytrynian klomifeno, czyli Clostridioides, bywa stosowany, ja tego nie stosuję. Również HCG, pregnyl, ale to też raczej już historycznie. Szczególnie wtedy, no, jeżeli mamy taki hypogonadyzm, hypogonadotropowy, jeżeli są niskie wartości gonadotropin u mężczyzny, wtedy wydaje się, że jest sensowne podanie HCG. Natomiast najczęstszym leczeniem jest podawanie 2 preparatów. Tamoksyfen jako antyestrogen i Undestor jako forma suplementacji testosteronem. I to leczenie wydaje się być tam, gdzie może być skuteczne, tam ono skuteczne bywa. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej,
leczenie chirurgiczne według wskazań, zależnie od tego, jak ocenia to urolog, i optymalizacja płodności kobiecej. To jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli mamy niskie parametry nasienia, dzięki temu, że uzyskujemy optymalny cykl, prawidłowy cykl, maksymalną płodność u żony, również przy niskich parametrach nasienia możemy uzyskać i poczęcie, i urodzenie dziecka. I króciutka prezentacja konkretnych przypadków. Pierwsza para morfologii. Natomiast dostałem badanie i tam pisze leukocyty 3,9 miliona w mililitrze. Norma jest 1 milion. I po tym jednym badaniu nasienia ci pacjenci byli od razu zakwalifikowani najpierw do inseminacji nasieniem dawcy. Ze względu na 1% morfologię powiedziano, że tam to nasienie jest tak beznadziejne, że trzeba po prostu wziąć nasienie dawcy i inseminacja nasieniem dawcy. Co, zdajecie Państwo sobie sprawę, no nie jest już na pewno żadnym leczeniem, jest procedurą typu procedury adopcyjnej, tylko że tutaj rodzicem adopcyjnym będzie mąż, a żona no urodzi to dziecko, ale ojcem genetycznym tego dziecka nie będzie już jej mąż, tylko ten dawca nasienia. Jakie z tego wynikają problemy, oczywiście można by długo mówić. Ja kiedyś rozmawiałem tutaj z lekarzem, który pracował w takiej klinice i mówi, że mówi się, że nie powinno się wykorzystać tego nasienia dawcy więcej niż w 10-12 przypadkach. No ale mamy te pajetki, jest tam tego na 200 inseminacji, przecież trzeba za to zapłacić, pacjent też płaci. No i potem się okazuje, że można z jednej próbki nasienia wykonać 200 inseminacji w ciągu, nie wiem, roku, dwóch lat. Czyli, że może w tym kraju, w tym społeczeństwie być 200 dzieci jednego mężczyzny z pełnym ryzykiem tego, że ponieważ te dzieci są w tym samym wieku, mogą się spotkać i może dojść do związków kazirodczych, o czym oni nie będą wiedzieć, bo nie ma żadnych rejestrów, nikt nie ma dostępności do danych ojca biologicznego w sytuacji dawstwa gamet. Czy to będzie dawstwo plemników, czy dawstwo komórek jajowych. To są konkretne problemy, które mają potem konkretne konsekwencje. W każdym bądź razie te inseminacje nasieniem dawcy były nieskuteczne. Później wobec nieskuteczności widzicie Państwo, że wszystko w ciągu jednego roku, bardzo szybko poszło. I w ciągu jednego roku wykonano również transfer 3 zarodków, wszystko bezskutecznie. I ci Państwo trafili do nas w sierpniu 2010. No ja, widząc taki obraz leukocytozy w badaniu nasienia, po prostu zleciłem posiew. Wyszedł nam gronkowiec koagulazą ujemny. Podałem leczenie doksocykliną przez 20 dni i ciprofloksacyną przez 20 dni i zrobiliśmy badanie kontrolne. No było kiepsko, nie było 2, ale było 6 milionów, ruch taki sam, 8%, morfologia bardzo słaba, cały czas zwiększona lepkość nasienia. Wobec tego, no bo to było na wstępie, od razu po przyjęciu tych pacjentów, więc dostał ten pan leczenie hormonalne. Tamoksifen undestor, o czym wspominałem wcześniej, koenzym Q10, L-karnityna, pyknogenol, tussicum. Dzisiaj już pyknogenolu nie stosuję, ale to było jeszcze półtora roku temu. Natomiast oczywiście pochylamy się zawsze nad tym, co się dzieje u żony, czyli model Creighton i badania laboratoryjne. Faktycznie okazało się, że jest hiperprolaktynemia czynnościowa. Jeżeli podajemy tamoksifen i undestor, to robimy badania kontrolne co 40 dni, jakby chcąc zobaczyć, czy to leczenie jest skuteczne. I kontrolne badanie nasienia u tego pacjenta już ma 14 milionów plemników, już jest 19% ruch i 17% morfologia. Zupełnie zdumiewająca rzecz. To się dzieje na przestrzeni 2 miesięcy. Wystarczy spróbować, żeby coś zrobić, cokolwiek, próba leczenia. I w drugim obserwowanym cyklu poczęcie naturalne. U pacjentki właściwie poza podaniem
pół tabletki bromokryptydy, nie robiłem nic więcej. Stwierdzono obecność zarodka, progesteron, termin porodu był w ubiegłym roku, w czerwcu. 8 czerwca przez cięcie cesarskie urodziła się dziewczynka, 3670 gram. I druga sytuacja, druga para, w bardziej zaawansowanym wieku, żona już lat 39, mąż lat 45, starali się od 14 lat, zmagali się z problemem płodności i rozpoznanie przy przyjęciu, niepłodność pierwotna, w laparoskopii stwierdzono wzrosty, niedrożność jajowodów stwierdzano w HSG, już potem w laparoskopii to nie było potwierdzone. Zwyrodnienie kręgosłupa, porażenie nerwu kulszowego, toksoplazmoza, bardzo wysokie FSH, FSH powyżej 15. Wielu ginekologów mówi, że jeżeli jest powyżej 13, to już tylko do donacji komórek jajowych, że nie należy się spodziewać skuteczności u takiej pacjentki stymulacji owulacji. Natomiast u męża, on już od wielu lat leczony z powodu choroby Hashimoto, badanie nasienia 9 milionów plemników, 2% ruch, morfologia w tych badaniach, które były wykonywane, nie była oznaczona. Wcześniejsze trzykrotnie inseminacje i jedna próba IVF. Oni zgłosili się do nas w lipcu 2009 roku. No i w związku z tą chorobą Hashimoto sprawdziliśmy również nietolerancję u tego pacjenta i wyszło dosyć tradycyjnie. Mleko krowie, jajo kurze, pszenica, również nietolerancja na drożdże. Przy licznych nietolerancjach często podejrzewamy tą jakąś przewlekłą kandydiazę przewodu pokarmowego. Pacjent dostał i dietę eliminacyjną, i dostał leczenie przeciwgrzybicze, dostał flukonazol w dawce 50 mg przez 21 dni. No i taki tradycyjny zestaw w postaci koenzymu Q, L-karnityna, pyknogenol, eutyroxelen to na chorobę Hashimoto, a te wcześniejsze suplementy ze względu na ruchliwość i morfologię plemników. Natomiast u pacjentki stwierdziliśmy wtedy torbiel, FSH w kolejnym badaniu było w granicach 13, czyli jeszcze takie graniczne, i hiperprolaktynemia czynnościowa. Był również ograniczony śluz. Dla indeksu śluzu szyjkowego mówimy, że norma jest powyżej 9, u tej pacjentki to było w granicach 6-7. Ja nie mam jej wcześniejszych kart, bo to jest w drugiej karcie, jest ten pozytywny test ciążowy. Natomiast oni jakoś nie dostarczyli mi tej wcześniejszej karty, nie mam jej zeskanowanej. W każdym bądź razie kontrolne badanie nasienia to już było 68 milionów plemników, 50% ruch, 62% morfologia. Całkowicie prawidłowe parametry, nic jakby nie wskazywało na jakąkolwiek patologię w nasieniu. W dziewiątym obserwowanym cyklu poczęcie naturalne, test ciążowy pozytywny. I w 21 października 2010 roku urodziła się córeczka, 3410 gram, również przez cięcie cesarskie. I to są ci pacjenci razem z dziewczynką. Jeszcze gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, tam w holu przy wejściu też wystawiliśmy taki poster, plakat, zwłaszcza do lekarzy to mówię, gdzie prezentowaliśmy jakby te pierwsze wyniki akurat dotyczące hiperprolaktynemii czynnościowej w postaci prezentacji plakatowej na Kongresie Endokrynologii Ginekologicznej we Florencji 7 marca, także sprawa jest bardzo świeża, jeszcze nie minęło. No minęło już 2 tygodnie, ale 3 jeszcze nie minęły. Także świeża praca opublikowana niedawno, gdzie badaliśmy również korelację między hiperprolaktynemią czynnościową a czynnikami psychologicznymi. Te pacjentki, które badaliśmy, miały też wykonane testy psychologiczne w postaci najpierw testu na stres, a potem testu na sposób radzenia sobie z tym stresem w konkretnych sytuacjach życiowych. I na tym kończymy. Dziękuję bardzo.